Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już drugi epizod Assassin's Creed 3 Tyranii Króla Waszyngtona Zdrada. I zaraz zobaczycie zwiastun pierwszego epizodu do drugiego, więc ja się na chwilę zamknę, a wy oglądajcie. Poprzednio w Tyranii Króla Waszyngtona. Why is Washington sent his men to raid the frontier? Washington, to find somebody, a native woman who tried to take it from him. Well, he will not find me by you. Oh, fire! Get as far away from town as possible. Find shelter in the forest. Oya Nair sent us to collect the boughs of the Great Willow. To make the tea? Has she lost her senses? The tea's pitfalls overshadow its power. You must not do it. You will not succeed here. You survived. How astonishing. This time I'll make certain of your death. Mother! Washington. It falls to you to make good on your mother's mistake. Journey to the Great Willow. Climb her. Retrieve the virgin boughs in her canopy. Drink their essence and gain the power to fight. To bring down this mad King George. Oya Nair. Kill Arnold. Stop the destruction here. You must succeed. You escaped me once, but today you die. Find Benjamin Franklin in Boston. He can help you. We have to free him. Free him from where? No i dobra, i widzieliście zwiastun pierwszego epizodu do drugiego, który ma być teraz, więc znowu mamy cutscenkę. No i ja się znowu na chwilę zamknę. Jakiś kretyn tnie nożem po stole, a my tu jesteśmy przytomni. I've got a present for you, Your Highness. Present? I think you'll be rather pleased. A very thoughtful Putnam. Oh, Franklin. You know any of this, Mr. Franklin? No, it's news to me. What sort of present, General Putnam? The best sort. Come see. Rouse him. It's the one you blasted point blank in the village, sire. Really? He survived. Remarkable. No, nie. Yes, well, I've captured one myself, sire. In the next cell. A savage who joined that traitor, Sam Adams. A co go to interesuje? Along with a score of citizens, taken at random, as an example to all. Random citizens? Isn't that rather harsh, Your Majesty? Harsh, sir? Is it harsh to defend our freedoms? Is it harsh to extinguish those who would enslave us? Mr. Franklin, I suggest you examine your commitment to the cause, sir. Yes. Yes, of course, Your Majesty. Have the scaffolds made ready. My liege. Aha! Putnam, I fear Mr. Franklin is going soft. Oh. See to it that this so-called rebellion is crushed. And I will consider rearranging just who is in charge. I already have a plan, my lord. As for you? Not all. Kozaku. Let's see how you survive with the loss of your head. Ta jasne. Hmm? Też tak umiem się śmiać. Kozak. Drugi kozak. Spieprzać mi tu. Stay sharp, soldier. A ten zaraz się znowu będzie obijał. No i dobra, uciekamy z celi, korzystając z wilczego płaszczu. Shut up, you! Help! What happened? He was there, then gone. There must be a hole. Ty, jaki podkop? Wy jesteście bugówkami, a nie ma tu podkopu. Kurde, geniusze normalnie.
No chodźcie, come on bitches. Come on. Ale was zdemaskowałem, frajerzy. Kanan Toko? Lol. Przecież ja go zatłukłem. Co jest grane? O, ja nie mogę. Dobra, nieważne. Ganondogon. I was unable to protect my mother. I was unable to save the village. Teraz się mu tłumaczysz, kurde. Sorry. It has been difficult here as well. I fight with Sam Adams' rebels, but we are too few and too weak. Sam Adams. Znam typa. Przecież to jest ten. On z tych ojców wyzwolicieli. No. Synów wolności, coś takiego, kurde. Nie wiem już. No, to był jeden z synów wolności. Dobra, mamy łuczek z kołczanem i strzałki i klucz. Uwalniamy naszego przyjaciela i uciekamy stąd. O, teraz tutaj się trzeba dostać. Zabij trzech strażników, nie dając się wykryć. Dobra, trzeba odzyskać jeszcze wyposażenia. Trzeba tutaj spokojnie. Aha, ja nie mam nawet ukrytego ostrza. No to zajebiście. Dobra, trzeba wziąć się za ubijanie. A, wiem, że nic nie widzisz, panie. O kurde. Okej. Spoko. Miałem tą całą resztę zatłukł. Dobra, ale idziemy stąd. To był tylko cel dodatkowy. Nie chce mi się reszta. Sorry. Walcie się. Aha, jasne. Dobra. Udało się. I teraz... O kurde, ale szybko. Uciekliśmy z więzienia. Ucieczka z więzienia. Dobra. Super. Co dalej? Pewnie jeszcze jakaś nas jedna obowiązkowa misja czeka, której nie możemy uniknąć. O! Jakaś buteleczka. What is that? From the Red Willow. O kurde, czyli kolejny napój. That is how you can move as you do. You went on a sky journey. Yes. Nie tykaj tego. You want to defeat Washington. I will need the strength from the animal spirits. Chyba cię coś. No. I defied my mother to go on that journey. It is too dangerous. I have no choice. But you're risking yourself for nothing. Even with the help of the wolf, I was taken captive. You don't know anything. Every journey holds a chance of meeting a new animal spirit. Wait. Every journey holds a chance of losing yourself. I understand the risk. I will take the journey. No to dawaj tą butlę. Szybko. I znowu się napijemy. I drugi raz, no, no, na zdrowie. Gul, 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 gul. No, na zdrówko. Do dna. O nie, znowu to samo. No teraz to dostałem normalnie déjà vu takiego, że no, to kurde było już ponad dziwne. No, znowu coś mi się dzieje. Pewnie znowu się Animus restartuje, wariuje. To już chyba nie jest nawet Animus. Tylko... Kurde... Nie, to już jest naprawdę dziwne. Czyli teraz będzie orzeł. Jak mniemam. Na drzewie jest. Trzeba się będzie tam wspiąć. Odnajdź duchowe zwierzę. Świetnie. Czyli jeszcze nie wiemy, czy to będzie orzeł. Czy to może być jeszcze, nie wiem, sarenka. Cokolwiek może być. Równie dobrze może być kretoszczur. Fuj. Dobra,
Masz się tam na szczyt dostać i finito. Dobra, jesteśmy. Okej. Broń gniazda, ocal wszystkie jajka. Super, normalnie teraz mam jeszcze bronić jajek. Świetnie, no. Pokręcony ten asasyn jest. Dobrze. Świetnie. Atakują nas jakieś... A, rysie nas atakują. Albo kuguary, bo nie wiem już co to jest. Ale wali mnie to. Cokolwiek kto jest. Trzeba bronić jajeczek. A i oni znikają, super. Czyli to są wirtualne zwierzęta. Świetnie. Ło, niewiele brakowało. Już? Już, koniec. O, udało się, świetnie. Dobra. I kolejna transformacja! Jep! Kamy! Hamy! O kurde! Nie no, pogrzało mnie już kompletnie, ale to nienormalnie wyglądało. Trzeba to przyznać. Dobra. Świetnie. Świetnie, nie no, już mi się podoba to latanie. Polatamy sobie już w końcu. No, chcę sobie polatać. O, tam mogę już nawet lecieć. Aaaa! Wow, co to było? Dobra. Wow. Nie no, zarąbiste. Me gusta normalnie. Jep. I teraz nurkujemy! Jep. Świetnie. Jakbym to widział w reklamie Maxi Kinga. Bo koleś też sobie wskoczył i zaczął nurkować po czekoladzie, po toffee, po orzechach. Kurde, ale tutaj to jest animus. Dobra. A jak zawalę, to zawalę tą część opcjonalną. Ale jak będę miał fartę, to mi się uda. Więc muszę się teraz skupić. Bo jak się skupię, to będę miał pełnego farta. Muszę mieć refleks na palcach. To się też musi liczyć. Dobra. Tutaj się teraz to zamyka. Wow, jakie wiksy się dzieją. Przepraszam za to słowo. Ale no normalnie nie mogę. Dobra, świetnie, umiem latać, jestem genialny. Proszę państwa, mój lot jest nieokazale wytrwały. Jest profeska! Totalna profeska. To jest orzeł, podróż do świata nieba. O, znowu się nazwa upodabnia. Tylko już nie wiem co nazwać to. Nazwać to albo podróżem do świata nieba, albo tym, albo tamtym, nie wiem. Znowu mnie pewnie gdzieś przeniesie. Ja się założę normalnie o to, że mnie to gdzieś przeniesie. O kurde, jego już łeb boli. Migreny dostaje. Aha, to była sieczka. Tak? O kurde. Lecimy tam. Dobra, nie dopuść do tego, aby strażnicy wyważyli drzwi. Teraz może gdzieś wyżej bym podleciał. A, tutaj chociażby. O, tu. Yep. LOL. Okej, to było dziwne. O, Franklin! O! Nie wiedziałem, że on umie dowodzić strażami. No, to spieprza teraz, dziad. Dobra. Wyeliminuj wszystkich strażników. Zabij wszystkich strażników poza tym niewykrytym. Wykonaj orle zabójstwo. Dobra. Damy radę. Trzeba po prostu teraz być profesjonalnie skupionym. Dobra. Tu jeden
Kolo sobie idzie. Dobra. Muszę obserwować otoczenie. Najlepiej jakbym sobie jeszcze włączył Orli wzrok. To by było dla mnie już lepsze. Ktoś mnie zauważył? O kurde. Może wyłączę najlepiej to na chwilę. Kurde, gdzie ty lecisz? No wiem, co to jest Orle zabójstwo, cholera. Jakbym nie wiedział. Dobra. Tutaj ten koleś sobie podchodzi. Tamten stoi, tylko obaj są tu blisko, a ja nie chcę ryzykować wykryciem. Tutaj też są blisko, więc będę musiał teraz poczekać, aż zmienią pozycję i się oddalą od siebie. Wtedy będę mógł spokojnie zaatakować. Ja mogę poczekać. Mnie to obojętne. O kurde. O, koleś tam poszedł. To ja go tutaj już zniszczę. Fuck, nie. Aj, dobra. Zawaliłem to. O jest, dobra, trudno. Nie będzie profesjonalności już. Ale już przynajmniej zrobię jedną część synchronizacji. No, chcę zrobić Orle zabójstwo. Czy to takie trudne? Coś mi nie chce wyjść. Oj, nie wiem. Nie wiem, co ja zrobiłem, nie tak. O, teraz idzie. Dobra. Tego już zabiję normalnie, z wilczego płaszcza. Ale szkoda, że część zawalił. Dobra. Możemy stąd uciekać. W końcu. Dobra. Co się dzieje teraz? A no tak, jeszcze tego Franklina trzeba dogonić. There is Franklin. Mm-hmm. Those are the savages. Attack! I'll take the blue coat. You stop Franklin. No dobra. To jedziemy z koksuchem. To jeszcze, że zaraz mnie coś weźmie. O proszę, Franklin. Jaki spryciar. Spryciarz mały. Stary, ale mały. Dobra. Dobra, gonimy frajera. Dobra, już jest skończony. O kurde! O kurde, jakie spadki FPS-ów, ale nieźle go pojechałem. Lot nurkowy. O kurcze. No nie ma pełnej synchronizacji, pierwszy raz, ale co tam. Najważniejsze, że mi się udało to zrobić. Ale przerąbanie długie, powiem wam szczerze, przerąbanie. A temu co? And where I don't understand. Who am I? Why did Arnold say that you could help me? On gada jak do ściany. A ten swoje. This is myself. I've come to myself. My God, what have I done? To było już naprawdę. Znowu ty! O kurde, dobra. Czyli będziemy musieli walczyć z Waszyngtonem. Kurde. Dobra, masz tu. Po mordzie! O tak, w końcu obrywasz ode mnie. No what? Żebyś się zdziwił. I po marcie. Dobrze.
possible. Możliwe. Lol, jaka muzyka. Czy to w ogóle jest muzyka, bo ja nie wiem. Dobra, filczy płaszcz. Teraz to mnie za Chiny nie znajdziesz. A masz. Kurde. Skubaniec mądry. A! O kurde. Dobra, to było już... To już jest naprawdę powyżej jego godności. Co tu się dzieje, do cholery? Duchy się włączają. No wiem, nie miałem wyboru. Musiałem robić co w mojej mocy. To twoja wina. I co? No i co? Zabronisz mi? Co? To nie. O kurde. What the fuck? Co to było? Nie. O, ma nowy tatuaż na klacie. I tutaj przy mięśniach na ramionach. Łapach właściwie, ale okej. What happened? I had him. I had Franklin. Then Washington. I do not know. No, ja też nie wiem. Maybe I don't have to free Franklin from a prison. I have to free him from Washington's power. Young man, do you need a doctor? Oh, Sam Adams. Samuel Adams. Yeah. Do I know you? I know of you, sir. You're the famous man with the wolf hood. I admire the work you have done and are doing now. We fight. Times are hard. We could use your assistance. Conrad Donageddon. We should all get out of here. We found a place that is safe. Dobra, miło. Dobra, wiecie co? Ja bym już tu zakończył odcinek. Tylko muszę stąd im nawiać, bo oczywiście już są źle nastawieni. No i dobra, tutaj możemy zakończyć pierwszy odcinek drugiego epizodu z Assassin's Creed 3 Tyranii Króla Waszyngtona. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już z Wami tu żegnam. Z tej strony był Scorpio i trzymajcie się. Na razie.